Odpowiedź na pytanie, jak sytuacja geopolityczna i rynkowa wpływa na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, powinna być w zasadzie dwuczęściowa. Po pierwsze, z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie, część kierunków, a w zasadzie te trzy kierunki, czyli Rosja, Białoruś, Ukraina, wypadły z mapy, wypadły z listy krajów, destynacji dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Oczywiście Rosja i Białoruś z uwagi na sankcje, natomiast Ukraina z uwagi na prowadzone działania wojenne. Przy czym wydaje się, że jeżeli chodzi o Rosję i Białoruś, ta sytuacja może trwać dłużej, natomiast w przypadku Ukrainy powrót na listę krajów, gdzie będą dokonywane lokaty, czy będą dokonywane bezpośrednie inwestycje zagraniczne, może powrót Ukrainy może nastąpić zaraz po ustaniu działań wojennych i ustabilizowaniu sytuacji. To jeżeli chodzi o te trzy kraje. Natomiast po drugie, możemy wskazać, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne w roku 2021 odnotowały znaczący wzrost. Wzrost do poziomu 1,65 biliona dolarów. To był ponad 70% wzrost w stosunku do kwoty zanotowanej w 2020 roku. To było niecały 1 bilion dolarów. Tak więc widzimy, że z punktu widzenia postpandemicznej reakcji, czy popandemicznego wzrostu rynku, tutaj te cyfry wskazują na zwiększenie, znaczące zwiększenie aktywności i to zwiększenie aktywności również obserwujemy u nas w Funduszu Ekspansji Zagranicznej, gdzie w 2020 podpisaliśmy tylko dwie umowy, natomiast w 2021 roku podpisaliśmy 5 umów. Tak więc widzimy, obserwujemy znaczące zwiększenie aktywności pomimo zwiększonego ryzyka. Mówiąc o kierunkach ekspansji, jakie powinny rozważać przedsiębiorstwa, pamiętać należy przede wszystkim o tym, że ekspansja zagraniczna powinna wpisywać się, czy kierunek ekspansji powinien wpisywać się w model działania spółki, w model działania polskiego przedsiębiorstwa, w to, jak postrzega, jak to przedsiębiorstwo postrzega rozwiązywanie swoich problemów, długoterminowe, strategiczne rozwiązywanie swoich problemów, jak ekspansja zagraniczna wpisuje się w tą strategię. Tym niemniej, z uwagi na zapotrzebowanie polskich przedsiębiorstw, postanowiliśmy razem z PwC sporządzić ranking atrakcyjności poszczególnych krajów, jeżeli chodzi o bezpośrednie inwestycje zagraniczne. I z tego rankingu wprost wynika, że numerem jeden są Indie, co też jest, powiedzmy, zgodne z tym, powiedzmy, takim podejściem, oczekiwaniem związanym z tym, że w kontekście izolacjonizmu, czy rosnącego izolacjonizmu Chin, to właśnie Indie będą przejmowały znaczącą część ruchu, jeżeli chodzi o bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Na pozostałych miejscach, ale również bardzo wysoko uplasowały się kraje nadbałtyckie, Finlandia, a z dalszych kierunków Australia i Chile. Rolą Funduszu Ekspansji Zagranicznej jest wsparcie polskich przedsiębiorstw w zakresie realizowanych przez nie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, czyli przejmowania zagranicznych spółek, tudzież inwestycji typu Greenfield. W początkowym okresie, kiedy ryzyka ekspansji są największe, przez to, że fundusz jest współudziałowcem, współakcjonariuszem zagranicznego przedsięwzięcia, no ponosi oczywiście proporcjonalne ryzyko. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, przedsiębiorca dzieli się tym ryzykiem proporcjonalnie z funduszem. Dzięki funduszowi oczywiście przedsiębiorca dysponuje większymi środkami na przejęcia, z uwagi właśnie na to, że do kwoty, którą dysponuje polski przedsiębiorca, jesteśmy w stanie jako fundusz dołożyć drugie tyle. Więc skala inwestycji może ulec zwiększeniu. Nie bez znaczenia jest również pewien element wsparcia związany z faktem, że współudziałowcem czy współakcjonariuszem zagranicznej spółki jest Polski Fundusz Rządowy, co w przypadku ryzyk związanych z funkcjonowaniem na rynkach wschodzących, w przypadku rozwiązywania problemów czy z administracją, czy z pewnymi elementami biurokratycznymi, sytuacja, w której współudziałowcem czy akcjonariuszem spółki jest Fundusz Rządowy z Polski, może mieć znaczenie właśnie w rozwiązywaniu tych problemów na miejscu, więc z tego punktu widzenia obecność funduszu z jednej strony mityguje ryzyko, a z drugiej strony wspiera rozwój zagranicznej spółki